Co to? To rozbiło się chyba gdzieś tam! Niemożliwe! Co to jest? Witaj, ziemianinie. Przybywam w pokoju. A kim ty jesteś? Jestem kosmitą, nie widać? I przybyłem na Ziemię w tej oto rakiecie. A czemu wygląda jak z kartonu? To tylko kamuflaż, żebyś tak myślał. Aha, okej. Okay. To jakaś zaawansowana technologia. Wyprzedzamy was o 100 lat. Jesteśmy do przodu przed wami. Tak będą wyglądały rakiety w przyszłości. Ciekawe. Rozbiłem się moim statkiem na waszej planecie i nikt mnie nie może tutaj zobaczyć. Musisz mi pomóc mnie uratować. Niedaleko mieszka mój przyjaciel Łukasz. Chodź, zabiorę cię do niego. Ej, zawsze chciałem mieć przyjaciela kosmitę. Jak ty masz właściwie na imię? 0703XTR. Ale mówią na mnie Krzysiek. A, dobra, to ho Krzychu. Ej, Łukasz, jesteś? Chodź, Krzychu. To jest mieszkanie mojego ziomka. Tu jest naprawdę mega nowocześnie. Ma nawet światło, które zmienia kolor. Zaraz ci pokażę. Całkiem fajne. Wygląda jak stodoła na naszej planecie. Ej, dobra, Krzychu, cicho, bo Łukasz śpi i nie wiadomo, jak zareaguje na kosmitę. Dobra. Ach, dobra, Krzysiu, to powiedz mi właściwie, co cię sprowadza na naszą planetę? Czemu tutaj akurat się rozbiłeś u nas takich po prostu w porównaniu do twojej rasy robaków, że tak powiem? Miałem się spotkać ze swoim kolegą Elonem Muskiem na Marsie, ale mgławica Pierdosława pokrzyżowała mi plany. I teraz jestem tutaj! A, Elon Musk! Kojarzę ten. Miałem furę od niego i zrobiłem ją w gazie. No, ale mniejsza o to. Właściwie, na ile planujesz tutaj zostać? Bo za chwilę obudzi się Łukasz. No i wiesz, nie chcę wprowadzać go w zakłopotanie. Galaktyczna pomoc drogowa będzie za 2 godziny. O, to skoro mamy trochę czasu, to nauczę cię, jak być człowiekiem. Robimy tutaj masę fajnych rzeczy, mordo. Dobra, najważniejsza rzecz, którą trzeba robić na Ziemi, to jest pompowanie bica, bo jak jesteś silny, no to możesz wszystko podnieść, ogólnie jesteś fajny, no i nie wiem, no dużo to ma korzyści, dawaj, spróbuj. Ach, to będzie ciężkie. Patrz, na pewno musisz umieć wiązać buty, to się robi tak, że bierzesz to, potem robisz kokardkę, no i masz zawiązane, masz, spróbuj sobie. Dobra, wiesz co? Masz, takie będą dla ciebie lepsze. Żeby żyć na Ziemi, to trzeba pić wodę. I wodę mamy w takich śmiesznych buteleczkach, gdzie się po prostu odkręca i potem pije. Hmm? Spróbuj. Dobra, patrz. Teraz jedna z najważniejszych rzeczy, to jest deskorolka. Tym poruszają się najfajniejsi ludzie na naszej planecie. I to polega na tym, że kładziesz to po prostu na ziemi. Jedną nogę z przodu, drugą z tyłu i jedziesz. Dawaj, Krzysiu, uda ci się. Krzysiu, nie! Tura druga, dawaj, stań na tym. Dobra, może nie jesteś zbyt uzdolniony, jeżeli chodzi o czynności manualne, ale będziesz potrafił na przykład zjednać sobie istoty, które żyją na Ziemi. Nie dłub w nosie, to jest niekulturalne tutaj. Więc tam, gdzie jest specjalna łąka dla psów, pójdź, znajdź jakiegoś psa, pobaw się z nim. Jeżeli cię polubi, to wtedy wszyscy ludzie będą cię lubić. Thank you.
Dobra, chodź Krzysiu, ze wszystkich rzeczy, które ci pokazałem, tylko zabawa ze zwierzętami poszła ci jakkolwiek dobrze. Ale jako, że jesteś kosmitą, jesteś bardzo zaawansowany, to może pobawimy się technologią. Dobra, zobacz, to jest najpopularniejsza gra na naszej planecie, nazywa się Minecraft. Ja w ogóle mam kanał na YouTubie, 850 tysięcy subskrypcji, gdzie gram tylko w Minecrafta. Tak, ta gra jest popularna. I zobacz, teraz robimy nowy świat. Patrz, no muszę cię nauczyć, jak być człowiekiem, jakbyś znowu się tu rozbił i nie wiem, nie mógł sobie poradzić na przykład, nie? No i zobacz, tutaj jest nasz świat teraz. Najpierw musimy sobie zebrać drewno, trzeba je wykopać ogólnie. No, jak już mamy drewno, no to robimy crafting. No i tak się zaczyna nasza przygoda w Minecrafcie, czaisz, nie? I co, to jest wszystko? No, to jest Minecraft, to jest najlepsza gra. Przecież u nas to tak wyglądało 1000 lat temu. Co to za bzdury w ogóle? Co? Co to jest? Zaraz przyniosę ci coś, co już powinieneś mieć od dawna i wasza rasa ludzka też. Poczekaj. O co mu chodzi w ogóle? Co? Co to jest? To jest kosmiczna technologia, która wyprzedza wasze czasy o 1000 lat. Użyj tego. Wow. Co to jest? Karta graficzna 3070 RTX od firmy Gainward. Ja pierniczę. No dobra, jest wymieniona na tą twoją kosmiczną kartę graficzną. No i co niby się zmieniło? Ja tutaj nic nie widzę. Włącz RTX-a. Aha. O wow, ale to teraz wygląda. Ej, czekaj, pograjmy sobie chwilę, dobra. Zbierzmy drewno, nie no, nawet zbieranie drewna lepiej wygląda. A teraz czekaj. Dobra, podejdźmy sobie do jakiejś wody. O wow, wszędzie są odbicia. Ej, nie, bez kitu. Mój komputer w ogóle nawet nie miał czegoś, w ogóle nie mógł czegoś takiego odpalić, bo ja nie miałem wcześniej RTX, miałem jakąś 1060, faktycznie. 3070 karta, to jest coś. Ej, dzięki, mogę ją zatrzymać? Teraz wyprzedziłeś ludzkość o 1000 lat. Dzięki, mordo, dzięki. Ej, ta karta wygląda niesamowicie, zobaczcie na to. W ogóle zupełnie inaczej niż nasze stare karty. Ciekawe, czy na ziemi też się da to kupić, zobaczmy. Ej, patrzcie, na stronie Gainward możecie sobie kupić jakąkolwiek chcecie kartę. Więc jeżeli chcecie wymienić waszą kartę graficzną na kosmiczną technologię z RTX-em, no to zapraszam was na stronę Gainward, jest ona oczywiście w opisie. Jest to zatwierdzone przez kosmitów i naprawdę Minecraft teraz działa mega, mega dobrze. Ej, są tutaj jakieś dziwne dźwięki za drzwiami. Czy Łukasz się kogoś spodziewał, czy co? Ej, chwila, mój zmysł mówi mi, że ktoś tam jest i idzie po mnie. Co? Tak. Ej, faktycznie, jakiś typ w garniturze. Chodź, chowaj się. Czekaj, musimy wymyślić kamuflaż. Masz jakieś kosmiczne sztuczki, żeby się schować? Tak, chodź. Dobra, Tricus, schowaj się na balkonie. Ja muszę się zamienić w twojego kolegę. O, Łukasz, umyłbyś się! Gdzie się schowałeś? Kosmici potrafią się zmieniać, może przybrać jaką chce formę! Może jest tym! To jednak nie on. Co ty robisz w mojej stodole? Znaczy się mieszkaniu, w którym śpię i normalnie wszystko robię, bo jest moje. Ty, nie zgrywaj cwaniaka! Jestem z Agencji Ochrony Ziemi przed kosmitami. I tak się składa, że wiem, że gdzieś tutaj jest kosmita i w tym momencie masz mi go pokazać. Tutaj nie ma żadnego kosmity! Ej, to ty jesteś kosmitą! Ręce do góry! Ej, Krzychu! Co ty zrobiłeś z tym typem? Gdzie on jest? No tutaj, unieruchomiłem go. Co? To jest on? Tak, unieruchomiłem go na 30 minut, a potem przyleci nasz statek. Ej, faktycznie, to musimy już wychodzić i się odprowadzić. A ten typ, dobra, nas już tutaj nie będzie. Ej, dobra, no to już za chwilę powinni w sumie być. O, chyba lecą. Dziękuję ci, to były świetne 2 godziny. Może ziemianie to idioci, ale bawiłem się świetnie. Żegnaj.
Co to był za dzień? Naprawdę bardzo, bardzo dziwny. Chwila. Czy Łukasz został z tamtym złoczyńcą, a on za chwilę z balona odmieni się z powrotem w swoją ludzką formę? Muszę go ratować. Siema Łukasz, co tam? Siema. Wiesz co, cały dzień spałem, ale nie mogłem się wyspać. Kompletnie nie mam pojęcia dlaczego. A widziałeś w ogóle taki czarny balonik? O, tu jest! Ale niechcący go rozdeptałem. Przepraszam, odkupię ci go.